Cześć, witajcie. Taki mały, szybki filmik z jednej z ostatnich moich zakupów, które się udało trafić na Olixie. Pilnie potrzebowałem małą zewnętrzną antenę na zakres fal długich, średnich do współpracy z naszym generatorem, który mam na warsztacie. Więc udało mi się zakupić coś takiego. Prosta antena pętlowa. Wiadomo, wtyczka jest przystosowana do podpięcia pod jakąś wieżę, radyjko, coś w tym stylu, ale antena prezentuje się mniej więcej tak. Posiada wokół siebie taki błyszczący, nawinięty drut, dzięki któremu możemy spróbować przetransmitować sygnał z generatora. Zbudujemy odpowiednią przystawkę, wyposażymy ją w złącze BNC i będziemy mogli testować odbiorniki na zakresie fal długich, średnich, może się uda, i zobaczymy. Niebawem spróbuję ją podłączyć, zastosuję przejściówkę na końcówce, tutaj się odetnie wtyczkę, założymy BNC. Kabelek widać, że jest bardzo fajny, koncentryczny, więc nie powinno być problemu. Tutaj widać, że jest, tylko nie złapię ostrość, proszę. Podłączenie tej pętli, która tutaj antena swoją posiada, do tego przewodu BNC. No, zobaczymy, może się sprawdzi. Jeżeli nie, będziemy budować jedną z anten, którą znalazłem w opisie do urządzeń Mellatronica w postaci pręta, rurki miedzianej oraz stojaka, więc zobaczymy, jak się uda, wykorzystamy to. Jeżeli nie, to ta antena pójdzie w odstawkę, a zastosujemy antenę, którą znalazłem w opisie bodajże jednego z generatorów właśnie Mellatronica w obloskopu, i ją po prostu zbudujemy od podstaw. Tak więc dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji oraz oglądania i przejrzenia reszty ciekawych filmów na kanale. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej.